dźwiękiem osoby, która wchodzi do studia, jest takie... Ty tam wchodzisz? I ja też robię ten wdech i wydech. Światło jest takie samo, muzyka też jest i osoby są i jest mi tu bezpiecznie i mogę odpuścić. I spotkać się ze sobą, by potem spotkać innych. Yoga jest rozwojem, samorozwojem. To na wielu poziomach. Czy to jest takie spotkanie się ze swoim ciałem i uczenie się swojego ciała każdego dnia, tak naprawdę od nowa, sprawdzania sobie, jak to ciało się zmienia, jak staje się coraz silniejsze. Czasami są momenty, kiedy jest słabsze i musimy je akceptować. Zdecydowanie, jak wchodzę na matę czy na hamak, to staram się nie mieć jakichkolwiek oczekiwań, co ma przynieść yoga. Yoga jest i siłowa, i relaksacyjna, i rozciągająca, ale cały czas chodzi o to, by być w szacunku do siebie, do swojego ciała, do tego, czego ty chcesz dzisiaj. Zawsze mówię, że yoga to jest taki wielki worek możliwości i w zależności od potrzeb możesz wziąć z tego worka to, co teraz jest tobie potrzebne. Praktyka może być bardzo różna od takiej, która przychodzi gdzieś ulga, uspokojenie, jak i taka, która pokazuje mi, że mój stan wewnętrzny jest zaburzony, mam dużo myśli i wtedy praktyka jest trudna, ale każda z nich jest dla mnie dobra, każda jest tak naprawdę lekcją. Dzisiaj może być inaczej niż było wczoraj. Nie powinno być zawsze lepiej, nie powinno być zawsze tak samo, może być dużo gorzej. Możesz w ogóle wstać i wyjść, bo tego chcesz. Nie mam magicznego przełącznika w głowie, którym na klik z życia w stresie i pędzie będę super zen. No nie, tak nie działamy. Na szczęście układ nerwowy ma taką właściwość, że lubi zapamiętywać pewne rzeczy. Ostatnio się śmiałam z grupą, że to, że na naszych zajęciach regeneracyjnych leci zawsze ta sama muzyka, to nie dlatego, że ja nie znam innej. Tylko dlatego, że po pewnym czasie już wystarczy, że ona poleci i już zaczyna się zadziewać odpoczynek i odpuszczenie. W tym trudnym naszym rozpędzonym świecie szukamy gdzieś spokoju, szukamy sensu często w życiu i bardzo cieszę się, kiedy pomagam ludziom właśnie w odnajdywaniu tego. Ja patrzę na człowieka troszeczkę właśnie jak na rzeźbę, że jesteśmy w stanie czasami dojść, jakieś tam coś poprawić, coś wyciągnąć, ustawić, tak żeby było właśnie wygodnie, żeby coś się działo, żeby coś zostało poruszone. Tak jak w rzeźbie, że też dążymy właśnie w rzeźbie do pewnego rodzaju efektu poruszenia. Jak myślę o Nice, to wybrałabym pozycję Supta Baddha Konasana, czyli pozycja odpoczywającej bogini. Musiałabym ją zademonstrować. Żeby sobie wyobrazić wałek albo hamak pod klatką piersiową i się tak odchylasz do tyłu i się na nim opierasz. Dzięki czemu oddychamy całą piersią. Stopy złączone razem i otwarte biodra. Tam mieszczą się różne emocje. Co też dla mnie było bardzo ciężkie, że chciałam się skulić i zamknąć bardziej. A teraz czuję, że ta energia znajduje miejsce w moim ciele. I to jest dla mnie nice. Osoby, które do nas przychodzą, nie muszą się ukrywać, nie muszą zamykać klatki piersiowej, nie muszą nic ukrywać. One są bardzo różne, a ta różnorodność w nice uważam, że jest bardzo ceniona. To jest to, co ja bym chciała. Oczywiście to, co chcemy, nie zawsze wychodzi, ale to, żeby ktoś czuł, że jest bezpiecznie, że może się oprzeć, że może oddać ciężar, a jednocześnie może otworzyć serce. Uważam, że to jest jeden z takich piękniejszych filozofii, ale też no i movementu, który jakby wymyśliła kultura, ludzkość i jestem super wdzięczna, że my w Europie możemy z tego korzystać, mimo tego, że to nie jest element naszej kultury, ale
jakby pięknie też z tym się po prostu tutaj odnajdujemy i korzystamy. No i my z tym sercem na dłoni przychodzimy do ludzi. I na tyle, na ile oni będą gotowi, to też my jesteśmy gotowi, żeby otworzyli swoje serca dla nas. A przede wszystkim na świat i na swoje własne doświadczenia. Jakby zwiększali wiarę w swoją intuicję, zaufanie do siebie samych i otwartość na doświadczenie. Jestem świadkiem tego na co dzień, budując zespół mądrych nauczycieli tutaj w NICE. Widzę, jak wiele oni wnoszą do żyć innych osób. No i tak z wdzięcznością, z radością to obserwuję. Aż się łezka zakręciła. No, praktykujesz NICE, to widać. To jest autentyczność. Macham już łapami, bo mnie nagrywamy chyba. Ale tak. Wiesz co? To nie ja wybrałam jogę, tylko joga wybrała mnie. Jogę twarz. Uno momento, per favor. Nowa pozycja. To może wypuścimy nóżki? Ale durnoty wytniesz. Durnoty wytniesz. Czy można mieć lepszy zespół niż zespół ludzi, którzy kochają to, co lubią, chcą się w tym rozwijać i cieszy ich przychodzenie do pracy? Jak wchodzimy sobie na sam. Jak wchodzimy sobie z gówniane. Ale żeście mnie pochwalili i teraz. Nie można, co? No nie można. Zespół jak marzenie. Z takim zespołem to ja mogę otwierać 15 szkół jogi. Oczywiście nie, nie teraz. Joga jest dla mnie sexy. Wytniemy to. W sensie to. Sexy chrypa. Tak. Zapraszamy.